Pierwsze próby liczenia Suazi. Patyki do liczenia to kawałki kości, również słoniowej, drewna lub kamienia, na których wykonywano nacięcia odpowiadające liczbom, a nawet wiadomościom. Ich najwcześniejszym przykładem jest kość z Lebombo. Jest to kość strzałkowa pawiana znaleziona w jaskini w górach w Suazji, datowana mniej więcej na 35 tysięcy lat przed naszą erą. Wykonane na niej karby sugerują, że służyła do obliczania faz księżyca. Patyki do liczenia używane były powszechnie w średniowiecznej Europie, w przeważającej części niepiśmiennej. W XII wieku król Anglii Henryk I Beauclerc ustanowił izbę obrachunkową odpowiedzialną za zarządzanie przychodami i ściąganie podatków. Do obliczania podatków należnych i zapłaconych używano patyków, na których wykonywano nacięcia różnych rozmiarów. Nacięcie grubości dłoni odpowiadało 1000 funtów, grubości kciuka 100 funtom, grubości małego palca 10 funtom, napęczniałego ziarna jęczmienia 1 funtowi, a cienki karp 1 szylingowi. Nacięcia umieszczano na całej szerokości patyka, który następnie rozłupywany był na dwie takie same części, żeby uniknąć fałszerstw. Połówki miały różną długość. Dłuższa, czyli stok, stąd angielski stock, stockholder, akcjonariusz, wydawana była osobie dokonującej płatności. Krótsza, czyli foil, osobie otrzymującej pieniądze lub dobra. Zniszczone, nadjedzone przez robaki, przegniłe kawałki drewna. Charles Dickens, powieściopisarz.